Grzegorz Grębosz. Swoje pierwsze akwarium założył w wieku 7 lat. Początkowo interesował się akwarystyką słodkowodną, aż w końcu w 2013 roku postanowił założyć swoje pierwsze akwarium morskie. Jego pasją są koralowce, a ryby traktuje jako uzupełnienie obsady akwarium. Cześć Grześku. Cześć. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie do studia. Aquaforest, jakby wiemy, że Aquaforest jest ci szczególnie bliski. Mi również. Ale chciałabym z Tobą porozmawiać o akwarystyce. I pierwsze moje pytanie, jakie mam do Ciebie, mam ich kilka przygotowanych, ale chciałabym z Ciebie zapytać, jak się zaczęła Twoja przygoda z akwarystyką? Ile miałeś lat, jak miałeś pierwsze akwarium? Pierwsze moje akwarium to to młodzieńcze lata, czyli podstawówka, tak naprawdę taka próba hodowli prostych rybek, jakieś rozum, próby rozmnażania, takie, takie początki. Różnie z tym bywało, raz lepiej, raz gorzej, jak to za młodu. Tych zbiorników też było kilka, natomiast muszę powiedzieć, że jednak wystąpiła już pierwsza choroba związana z akwarystyką, bo w momencie kiedy stwierdziłem, że nie mam czasu, już mi się nie chce, to jednak plusk wody nie dał mi na dłuższą metę, nie pozwolił mi jakby pozostać bez zbiornika, więc cyklicznie wracały próby. Mm -hmm. Te próby były różne, więc tam... Niekoniecznie to były gupiki, mieczyki, później były próby skalarki, no ale zawsze słodkowodne. Mhm. Ty też miałeś duże, duże doświadczenie z dyskowcami, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Nie nazwałbym tego dużym doświadczeniem, ale dużą ilością prób. Wtedy. No ale doświadczenie też jakoś się buduje, więc. Tak, tak, tak. Natomiast yy, finalnie. Nie pozostał żaden zbiornik na dłużej. Mhm. Nawet tutaj przypominam sobie pielęgniarkę Pawiokie, mhm. które karmiłem mięskiem wołowym, więc to też jest taki. A sercami wołowymi, sercami się karmiłem, wołowymi nie? mielonymi. Był taki epizod. Mhm. Y no i. To tyle ze słodkiej akwarystyki. Nie było tutaj akwarystyki z roślinnym Holendrem, więc tutaj takiego doświadczenia nie miałem. Mhm. Uważam, że to jest fajne doświadczenie, które często akwaryści próbują przenieść na akwarystykę morską, właśnie. Mhm. A jesteś w stanie powiedzieć, czym się różni akwarystyka słodka od morskiej? Tak, w jednym zdaniu? Bo w którymś momencie przeszedłeś zupełnie na akwarystykę morską? Nie masz teraz słodkowodnego akwarium? Nie mam. Okay. Nie było to też płynne przejście. Mhm. W momencie, kiedy zacząłem się interesować akwarystyką morską, nie miałem żadnego zbiornika. To była znowu właśnie przerwa. No tutaj ciężko jest porównać, tak naprawdę, bo hodowanie rybek jakichś można powiedzieć, że to jest akwarystyka, ale nie do końca. Jednak to akwarium, yy, które możemy porównać, według mnie, to już jest Holender, yy, który jest mocno obsadzony i tam musimy zachować jakąś równowagę biologiczną. Yy, to jest ta trudność. Tak. I to bym porównał do akwarystyki morskiej. na początek do akwarystyki morskiej, gdzie koralowce yy, żyją w jakiejś tam symbiozie z, z rybami, tak mhm. naprawdę i z innymi. Bo to są pytania, które często zadają ludzie, którzy nas, akwarystów, spotykają. Ja Mówią, OK, akwarystyka słodka, morska, o co chodzi? Czym to się różni? No i co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze? Jesteś w stanie wskazać, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze? Nie bezpośrednio, bo jednak akwaryści słodkowodni twierdzą, że trudniej jest utrzymać tą równowagę i wyhodować pięknego holendra. Natomiast według mnie ta trudność może i jest, natomiast jest ograniczona. Dlaczego ja tutaj dzisiaj, mając nawet, nawet tą wiedzę, nie pragnę Holendra? Akwarystyka słodkowodna kojarzy mi się z ograniczonymi możliwościami. Jednak tam ten cykl jest krótszy i mimo że może jest to trudne, ale jest to ograniczone. Tą wiedzę możemy nabyć, to doświadczenie szybciej jakby pojawia się tak, z obserwacji i łatwiej jest osiągać ten efekt po raz kolejny. Natomiast uważam, że trudno jest w akwarystyce morskiej osiągnąć sukces i dobre jakby mieć efekty, czyli być zadowolonym, po czym gdybyśmy chcieli po raz kolejny zrobić to samo, nie zawsze się to udaje. To mhm. jest ta trudność. Czyli tu nie ma jakich, jakiegoś równania na to. Nawet ta sama osoba może mieć problemy z powtórzeniem. Mhm. I mamy rok 2013, i zakładasz pierwsze akwarium morskie. Tak. I co się dzieje? Bo tak naprawdę teraz Twoje akwarium jest jednym z topowych w Polsce, akroporowych akwariów SPS-owych. Myślę, że jesteś inspiracją wielu osób, dlatego też chciałam z Tobą porozmawiać, żebyś może zdradził kilka przepisów, jak osiągnąć takie akwarium. Lub po prostu zadając pytanie wprost, co muszę zrobić, żeby mieć takie akwarium jak Ty? Tak, 2013 rok to jest czas yy, czytania. Mhm. Nabywania wiedzy. Bardzo dużo informacji napływa i największa trudność analizowanie tych informacji z wielu źródeł, wyciąganie no, tak naprawdę jakichś wniosków, bo wiemy, jak jest na forach. Tak, tych informacji jest strasznie dużo. Są one bardzo sprzeczne. Więc najlepiej będzie, jakbyś ty nam powiedział swój przepis, bo to będzie spójne z tobą i tym, czym ty się kierujesz w prowadzeniu akwarium morskiego. Tak. I tu jest ta trudność, że trzeba troszkę mieć takie, tak, 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 takie coś, jak właśnie wyciąganie wniosków, też nie tylko ja, tak jak powiedziałem, z forów, ale też ze swoich czynów. Mm -hmm. Często y, ktoś, kto próbuje to robić, właśnie prowadzi notatki. Jakiś dziennik wspomaga się tym, żeby móc wrócić. Prowadziłeś dziennik? Prowadziłem dziennik. Prowadzisz do tej pory? Nie prowadzę. Podniosłem sobie level. Y, a żałuję troszkę, bo fajnie było wrócić do jakiegoś czynu, do jakiegoś parametru. W tej chwili, y, tak naprawdę, moim dziennikiem. Jest jeszcze pamięć, póki jest dobra, ale tak naprawdę mocno, mocnym wsparciem jest jednak y, ICP. Mm -hmm. Lab, i tam masz historię tak, testów, gdzie tak, możesz sobie wrócić. Tak. Mm -hmm. y, nie ukrywam, że, że mocnym wsparciem jest połączenie, y, bo dobrze mieć, jest dwie rzeczy. Kiedy było dobrze i kiedy to było. Data, mm -hmm. przypisana, y, zdjęcie i parametry wody. Mm -hmm. I. Powiem tak, sam często wracam i porównuję jakieś tam lepsze okresy, i czy, aby na pewno były lepsze, bo akwarysta morski ma coś takiego, że potrafi się zatracić i chcieć lepiej. To nie zawsze jest dobre, bo to lepiej czasami jest zgubne i z tego lepiej robi się gorzej, a później ciężko wrócić do lepiej. Tak, ja pamiętam taki czas, gdzie za czymś goniłeś, nie byłeś w stanie tego nazwać, co to jest, ale goniłeś i jeszcze troszeczkę, i jeszcze troszeczkę, a finalnie mówisz: zostawiam to, przecież było dobrze. Przecież to wracam do tego, co było, i faktycznie to jest jakiś klucz do tego, żebyśmy może przestali gonić, bo. Czy warto jest obserwować koralowce, czy wystarczy tylko obserwować koralowce? Czy faktycznie musimy dążyć do idealnych parametrów, czy to na ICP, czy na, na testach kropelkowych? Ale y, gdzie jest taki dobry balans pomiędzy tą perfekcją, a pomiędzy wygodą po prostu y, prowadzenia akwarium morskiego? No, to jest trudne w dzisiejszych czasach. Dużo sprzętu, który nam pomaga, szczególnie y, mocnej filtracji. Powoduje, że łatwo jest przesadzić. Mhm. E, tutaj y, używając y, takiej filtracji jak odpieniacz, czy jak rollmat, y, warto się zastanowić, czy się to nie dubluje. Czy to jest dobre dla naszego zbiornika? Y, ja nie mam jakiegoś takiego y, jakiejś wielkiej miłości do ryb. Bardziej koralowce są dla mnie istotne. Więc też nie przesadzam z tego względu z rybami, mhm. może dlatego ta filtracja, zauważyłem, że jest zbyt duża ostatnimi czasy i faktycznie mm, fajny efekt osiągam yy, wyłączając po prostu rolmat. Taka prosta mhm. sprawa, ja zmniejszam filtrację. Ale jakby wielkość filtracji zależy też chyba od tego, jakiej wielkości mamy koralowce. Tak. Ponieważ Twoje akwarium jest pełne akropor, teraz masz chyba 100% akropor, prawda? już tak. chyba nie masz innych koralowców. Zatem ta masa koralowa ona pochłania tak naprawdę wszystko. A tak naprawdę koralowcy się żywią też tym, co my usuwamy z wody, więc Ty jesteś tą osobą, która dozuje tak? NO3 i PO4? Czy nie? Mm. Staram się tego nie robić, jeśli nie muszę, mm -hmm. staram się y, naturalnie dostarczać, mm -hmm. czyli y, karmić po prostu więcej. Jest pewien oczywiście poziom, gdzie nie można więcej, bo nie pozwala nam na to system, znaczy no, ryby po prostu nie, już nie są tak. w stanie tego prze, przełożyć i wtedy y, próbuję znowu karmić koralowce. To jest druga faza. Natomiast trzecią ostatecznością jest dostarczanie NO3 i po 4 po prostu już w sposób sztuczny. Z mhm. Tak. Okej. Okay. Czyli dla ciebie najważniejsze są koralowce? Dla mnie też, jakby ryba w akwarium dla mnie ma pewne zadanie określone. Czyszczenie koralowców, czyszczenie skały i, i dbanie o, o po prostu całe akwarium, mhm. ekosystem, więc całkowicie się z tym zgadzam. Ale czy jesteś w stanie udzielić jakichś takich kilku wskazówek, jak wybarwić koralowce? Wiem, że poruszamy się w bardzo dużym obszarze, bo jest bardzo dużo czynników, więc opowiedz może o tych wszystkich kluczowych czynnikach, jakie. Jakie stosujesz do tego, żeby Twoje koralowce wyglądały tak dobrze? Nie, nie potrafię powiedzieć tak wprost, mhm. bo to nie jest takie proste, właśnie, bo te koralowce, które lubią dużo światła, wybarwią się nam jeśli będą miały dużo światła. Natomiast bywa, że to dużo światła dla innych akropor jest po prostu zabójcze i trzeba też to rozróżnić. Mhm. Przy oświetleniu LED-owym dobrze jest sobie jednak zmierzyć, gdzie, w których miejscach w zbiorniku, ile jest, jakie jest natężenie tego światła i dostosować ewentualnie, jeśli jest taka możliwość, do danego gatunku. Zresztą to też widać z obserwacji, jak koralowiec się wybarwia. Dlaczego to jest bardziej złożone? Bo mamy też koralowce, które lubią brudną wodę, niekoniecznie potrzebują dużo światła. Mamy też akropory głębinowe. Masz u siebie też głębinowe? Jeszcze nie. Mam tam co prawda malutką szczepionkę, ale to jeszcze nie liczę jako kolonie. Natomiast w nowym, zbiory, w nowym szkle po wymianie Plan jest taki i nikt o tym jeszcze nie wie. To jest taka moja trochę tajemnica, którą dzisiaj mogę zdradzić. To Zamiast Montipor, które mm, oblewały wcześniej y, całe dno, y, w tej chwili w planie jest zasiedlenie, jeśli zbiornik się już m, mocno ustabilizuje, koloniami właśnie y, y, lubiącymi mało światła, mhm. czyli będą wszystkie dipłoterki, cała, cała kolekcja. No, bardzo mocno trzymam kciuki. Bo jest to dosyć wymagające, tak. więc mam nadzieję, że się uda ten projekt. Ale ty też niedawno e, zmieniałeś szkło, więc e, powiedz mi, czy były jakieś straty? E, jak ci się udało to zrobić? Bo chyba to był czas, kiedy usunąłeś Montipory z dna i, e, i teraz masz czyste dno i chcesz je zastąpić głębinówkami. E, więc może opowiedz o tej przeprowadzce, bo to też jest ciekawe, z racji tego, że jest to. Tak wrażliwe, są to tak wrażliwe zwierzęta, e, oraz e, no, trudne, tak naprawdę, posiadasz akropory. To nie, są, e, to nie są zwykłe akropory, wybarwiły się do pewnego, mm, do pewnego etapu, więc e, cała ta trudność polega na tym, przy, każdym, przy każdej przeprowadzce, że po prostu się boimy strat. E, a przy tak dużej kolonii to jest ogromna strata. E, więc może powiedz, jak to zrobiłeś i czy, czy były jakieś straty, czy też nie? Tak, no mamy tutaj y, nie tylko stratę pieniężną, ale też y, czasową, bo jednak hodujemy też te. sentymentalno te, tak, Latami y, od małego. Y, tak naprawdę ten każdy koralowiec wyciągany ze zbiornika y, oglądamy mm. dwa razy. No i co? Zaczyna się gra na czas, mm -hmm. czyli y, to wszystko musi być jakoś y, odpowiednio zaplanowane. Y, w swojej. Tutaj historii robiłem kilka przeprowadzek, więc tutaj było doświadczenie. Na pewno pewność siebie tutaj jest ważna, że wiedziałem, jakie są słabe punkty, gdzie trzeba uważać i na co uważać. Udało się tą przeprowadzkę przeprowadzić w ciągu doby, bez żadnych strat. Mm -hmm. Bez straty, wybarwienia. To jest I wow. teraz ciekawostka. Na wszystkie próby przeprowadzek za każdym razem osiągałem rozjaśnienie barwy koralowców, mhm. nie pociemnienie, tak jak często w wyniku stresu koralowce tak. tracą barwę, robią się brązowe. Tutaj była sytuacja odwrotna, czyli często jakiś procent koralowców po prostu robił się taki jak po transporcie, jaśniutki, seledynowy. Mhm. Później po jakimś czasie, oczywiście, te barwy wracają, ale jest taki efekt. Mm -hmm. No to super, to wielkie gratulacje, bo wiem, jaki to jest wysiłek. Powiedz mi, ty teraz stosujesz światło LEDowe, tak? I pewnie częste pytanie. ja Pamiętam, ta akwarystyka się też zmienia na przestrzeni lat. My startowaliśmy mniej więcej w podobnym czasie, może troszkę wcześniej, więc też byłeś w procesie tych zmian. I kiedyś zalecało się stosowanie. Mm, połowę ilości watów do, w stosunku do świetlówek T5, tak? I powiedz mi, e, jakie jest twoje zdanie? Ile koralowce tak naprawdę potrzebują światła? Oprócz tego, że mają różne wymagania, mhm. ale to może powiedz, ile watów na litr ty, y, ty stosujesz? Ja jestem zwolennikiem minimum jednego wata, to jest tak bardzo minimum. Jeden wat na jeden litr wody. Tak. Y, w moim przypadku to jest yy, dużo więcej. No powiedz, bo <laughs> widzę, że się uśmiechasz. To powiedz ile. Czy to jest sekret? Nie, to, jest to, nie, sekret? Jest, to nie jest sekret. No to podziel się. Yy, nad zbiornikiem 600 litrów obecnie wisi yy, około 900 W. Ale, i tutaj trzeba dodać, yy, to nie jest stałe światło. Mhm. Akwaryści często yy, popełniali dwa błędy. Po pierwsze, Ledy są mocne, penetrują głęboko. Tak. Wystarczy połowa. I tutaj był problem. Tego światła zazwyczaj było za mało. Te koralowce się nie właśnie nie chciały wybarwiać, nie chciały rosnąć, mhm. no i później była opinia. M, oprócz oczywiście tego, że widmo bywało różne. Mhm. Zakładamy, że widmo jest odpowiednie, jednak moc musi być. Okej. Okay. Ja jestem oldschoolowcem, ja lubię do tej pory te piątki, więc powoli się przekonuję do ledów, ów ale no, jestem pod wrażeniem. 900 watów na 600 litrów. Ale w szczytowym momencie. Tak, bo tak. Trzeba pamiętać, że te pięć świeciły stałym mhm. poborem. Mieliśmy tam do wyboru powiedzmy dwie sekcje. Więc zaczynaliśmy od połowy, czy tam od 40%, zależy, jaką kto miał lampę. Później świeciła się całość, i później znowu ten pseudo zachód słońca. Natomiast mm. tutaj y, tak naprawdę jest program. No tak. Mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałem, dużo wat. Natomiast to nie jest też tak, że to musi świecić na 100%. Mm -hmm. I to też nie jest tak, że to świeci cały czas na 100%. Mm -hmm. Uważam, że to jest bliższe natury, bo jednak y, słońce wędruje mm -hmm. i w, o każdej porze dnia jest inne natężenie, inna barwa, inne załamanie światła w stosunku do wody, więc te barwy muszą się zmieniać i światło ledowe, mimo że sztucznie wygląda, bo blikuje i y, nie jest idealne, jednak jego zastosowanie moim zdaniem jest naturalniejsze. Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty robisz podmianę wody? Bo, bo są różne opinie, są różne metody prowadzenia akwarium. Ja zawsze uważam, że podmiana wody jest kluczowa w prowadzeniu akwarium morskiego, zwłaszcza SPS-owego. Więc chciałabym też poznać Twoje zdanie. Czy robisz podmianę wody? Jak tak, to jak często i ile? Staram się robić podmiany wody regularnie, bo to jest warunek że dostarczymy niezależnie, czy robimy testy ICP. W moim przypadku mi jest łatwiej, bo ja robię regularnie. Natomiast jeśli ktoś nie robi, to tym bardziej powinien robić podmianę wody. Co nam to daje? No, uzupełniamy mikroelementy. Jeśli mamy nadwyżkę, to też regulujemy. I tak naprawdę podmiana wody reguluje nam mikro, makro i nutrienty. Mhm. Tak to widzę. Okay. Czyli robisz? Jak Koniecznie. często? koniecznie. I ile procent mniej więcej, i, bo tak chciałam i dać i tutaj wskazówki. tutaj yy, zdradzę małą tajemnicę. Wszędzie piszę, że robię 10% podmiany na tydzień, a to nie jest prawda. Staram się te 10% rozbijać, jeśli mam taką możliwość na codzienne podmiany. Mhm. Tak. Co nam to daje? Yy, przy w takim zbiorniku SPS-owym z wymagającymi korowcami one naprawdę nie lubią żadnych różnic, żadnych wahań, jeśli chodzi oczywiście o parametry. Dlatego robienie 20 litrów podmian wody codziennie jest idealne. Jeśli ktoś ma możliwość zrobienia automatycznej podmiany wody, to byłoby jeszcze idealniejsze. Oczywiście tutaj cały system pomp czy zbiorników. No i oczywiście bezpieczeństwo. Mhm. Więc tutaj na to trzeba uważać. Ale myślę, że Ty jesteś taką osobą, która lubi... Kombinować. Lubię. Nowinki techniczne, wydaje mi się, że pewnie lubię. za niedługo będziesz miał automatyczną podmianę wody, co? Możliwe, możliwe. Natomiast lubię kombinować, lubię gadżety, ale też jednej rzeczy się nauczyłem podwójne zabezpieczenie. Mhm. Najczęstszym błędem w akwarystyce morskiej jest po prostu zwykły błąd, prosty. Urządzenia bądź człowieka, ja się staram wyeliminować przez te lata możliwość wykonania takiego błędu. Nawet gdyby coś się wydarzyło, to jest to jakoś zabezpieczone dwustopniowo, więc tutaj mhm. udaje mi się utrzymać myślę, że już czwarty rok, bez żadnej jakiejś wielkiej wpadki. Mhm. Ale prowadzenie tego typu akwarium jest wymagające czasowo, nawet podmiany codzienne czy cotygodniowe. To powiedz mi, co się dzieje, jak jesteś na wakacjach. No, i tutaj dziękuję mojej rodzinie, która mhm. pomaga na co dzień. Do tego stopnia, że przypomina mi tato syn akurat. Pamiętaj nakarm ryby, bo już jest y, późno i zaraz gaśnie światło. Aha. Tak, więc są przeczuleni. Y, tak, ostatnie wakacje byłem zadowolony bardzo pozytywnie. Wręcz pytałem syna, y, co ile karmił y, koralowce tak jak mu zleciłem, czy co drugi, czy co trzeci dzień. Y, bo było lepiej y, kolorystycznie czy, czy no ogólnie kondycja zbiornika y, poprawiła się jeszcze bardziej y, po powrocie, dlatego y, tutaj mam... Mam sprzymierzeńców. Z, z ale tak. to jest częsty y, przypadek, bo my jednak jesteśmy wyczuleni i cały czas chodzimy koło tego akwarium, coś kombinujemy po prostu, y, przekarmiamy tym samym, y, a tak naprawdę wiele jest osób, które wraca z wakacji i mówi: wow, najpierw się stresuje, jak to będzie, jak mnie nie będzie. Tak. Y, a potem y, akwarium wygląda dużo lepiej. Jeszcze mam do ciebie pytanie z tego, co wiem, to ono pada y, bardzo często. Ze strony akwarystów do ciebie, więc e, chciałabym, żebyś opowiedział nam w skrócie, w pigułce, e, jak wybarwić Acropore Abronatoides. Tak. To pytanie pojawia się często, prawda? Pojawia się często, mimo że to jest y, zwykły koralowiec, który, jeśli się nie wybarwi, to wygląda jak zwykły, po prostu patyczak, tylko troszkę grubszy. Ale w momencie, kiedy zacznie się wybarwiać, potrafi się odwdzięczyć wieloma kolorami, i cała tajemnica tutaj jego piękna polega na, właśnie na wielu kolorach. Wręcz potrafi być tęczowy. Całkowicie znika zieleń i pojawiają się odcienie tak naprawdę, wszystkie odcienie tęczy na nim. I mhm. taki jego tak, takie wybarwienie tego koralowca będę chciał z czasem osiągnąć, ale. Myślę, że to jeszcze zajdzie. Przeprowadzka niestety tutaj też tego nikt nie widział. Spowodowała, że troszkę mój karalowiec chorował. Ach. Tak, z jakiegoś powodu. Ale najpiękniejsze jest to, że po urlopie osiągnął kondycję 100% i znów jestem na, na etapie wybarwiania. Mhm. Ale ja prosiłam o pigułkę. Tak, i pigułka jest taka: bardzo dużo światła. Lubi cyrkulację mocną i bardzo mocną, więc tutaj nie musimy oszczędzać, nie musimy się bać. Yy, yy, no i jeść też lubi. Mm -hmm. Mikro... Czyli zazwyczaj on faktycznie się znajduje... On potrzebuje wszystko, co tak. lubi Akropora. Na, na szczycie akwarium. Na szczycie. Bardzo dużo światła i tak naprawdę ilość światła yy, no, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest nieograniczona. Jeszcze mi się nie udało yy, przesadzić. Mm -hmm. Dobrze, przy... Tak silnym oświetleniu na pewno są jakieś zasady, które należy y, z, przestrzegać, więc jakbyś mógł się podzielić takimi wskazówkami, y, jak dbać o akwarium przy tak mocnym oświetleniu? Tak, no tutaj na pewno obserwacja. Koralowce muszą to lubić. Czyli obserwujemy, czy polipują. Obserwujemy tak naprawdę codziennie. No ważne parametry wody, czyli jednak przy oświetleniu led najważniejsze są trzy główne parametry, oprócz podstawowych, KH, CA i MG, które utrzymujemy na odpowiednim poziomie. Ważny jest potas, stront i jod. Mhm. I tutaj utrzymujemy górnie granice. Mhm. Okej. Okay. A karmienie koralowców jakoś trzeba zwiększyć, czy nie? Karmienie koralowców tutaj bym podzielił na na dwa punkty, czyli dostarczanie jedzenia fosforanów tak naprawdę to jest jedno, a drugie suplementów, jak aminokwasy i witaminy to jest drugie. Mhm. Bez tego też nie osiągniemy wybarwienia. Dobrze, no bo one potrzebują tego i też tak naprawdę zabezpieczamy troszeczkę ich tkanki, prawda? Tak, mhm. to tak. jest niezbędne. Tak naprawdę aminokwasy, tak porównałbym troszkę do kulturystyki, do budowy tkanki, do budowy mięśni, bez tego się po prostu nie da. Okay. Twoje akwarium jest mocno high-endowe, bardzo y, wymagające, cieszące się wielkim zainteresowaniem, ale gdyby ktoś przyszedł do ciebie i się zapytał, jak zacząć swoją przygodę z akwarystyką morską, albo w ogóle jak założyć akwarium morskie, no to pewne wskazówki są, ale y, czy jesteś w stanie coś zarekomendować, jakieś kilka rad, jak prowadzić zdrowe akwarium? No to jest trudne. Trudne to jest dla, szczególnie dla osoby, która nie zajmowała się akwarystyką morską w ogóle. Mhm. Tak naprawdę jest kilka punktów. Przede wszystkim jeśli chodzi o skopiowanie mojego zbiornika, to tutaj najważniejszą rzeczą, której się nauczyłem, to nie jest oszczędzanie. E, oszczędzanie na sprzęcie. Mhm. Tutaj yy, oświetlenie, tak jak powiedziałem, jest ważne, musi być dobrej jakości. Ten sprzęt musi być też niezawodny. Yy, cyrkulatory. Tutaj też nie możemy mieć yy, problemu z cyrkulacją. Yy, sprzęt najwyższej jakości to jest na pewno jeden z czynników, żeby osiągnąć ten efekt. Yy, nabywanie wiedzy. Tutaj nie da się założyć zbiornika i opierać się na czyichś doświadczeniach, tylko oczywiście ktoś może nam podpowiadać, mhm. ale najważniejszą rzeczą jest jednak zacząć y, zgłębiać ten temat. Musi nas to interesować. Mhm. Tak jak w każdej dziedzinie, po prostu musimy zacząć czytać, drążyć temat y, i mimo to będziemy popełniać błędy, ale najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać, bo będą trudne momenty. Wiele takich sytuacji miałem, przed, przebrnąłem przez nie, ale to właśnie dało mi tą moc, można powiedzieć, dzisiaj. Ten efekt jest właśnie uwieńczony tymi moimi, właśnie wpadkami. Mm. Więc A tak, masz takie momenty z wątpienia, żeby zlikwidować całkowicie tak, akwarium? Tak, było kilka takich sytuacji. Po tym, jak zmieniłem oświetlenie. Było wręcz cudownie właśnie. Akwarium mhm. zyskiwało mm, na jakości i szczególnie wzrost i barwa, czyli to co najbardziej cieszy akwarystów. Yy, czyste koralowce to też jest trudne, czyli ta tkanka mm, jak najmniej brązowa mhm. nawet od spodu, czyli odbite światło. Yy, no ilość wiadomo nutrientów ma znaczenie, ilość fosforanów ma znaczenie. Yy, Balans pomiędzy zerem a wartością dodatnią i karmieniem na znaczenie. A tu się wydarzyło tak, że w pewnym momencie właśnie ta masa koralowa tak ruszyła, że zabrakło fosforanów. No i tu błędem jest dodawanie fosforanów i robienie właśnie testu i jeśli wyciągamy wniosek, że dodając fosforany w odpowiedniej już ilości wyliczonej widzimy zero, to nie oznacza, że jest zero. I tutaj ja w taki, taki błąd, mm -hmm. prosty błąd popełniłem. Widząc kolejne tygodnie zero, zwiększałem dawkę. No i Aha. tutaj y, niestety to się skumulowało po jakimś tam czasie. E, efektem było DINO mm -hmm. mocne i 30% utraty masy koralowej. Mhm. Więc to było mocno przygnębiające. Taki zbiornik po takim wachnięciu zbiera się miesiącami. No i niestety miesiącami musimy na niego patrzeć, jak choruje. No więc tutaj na to też trzeba się przygotować, że Będą po prostu te słabe dni, mhm. te słabe miesiące, nie słabe dni. W akwarystyce w, w ogóle w akwarystyce wszystko dzieje powinno się dziać powoli, na to jest nam potrzebna ta cierpliwość. Mhm. Ale masz też akwarium LPS-owe jeszcze? Czy już nie? Mam akwarium LPS-owe. To jest bardzo dla mnie ważny system. Utrzymuję go po to, żeby porównywać, badać. Tak naprawdę porównania tutaj robię. Sposób prowadzenia tego akwarium jest całkowicie inny, prawda? Całkowicie inny. Wręcz tu wszystko się różni: oświetlenie i cyrkulacja. Można powiedzieć, niektóre rzeczy są odwrotne, czyli mała cyrkulacja, yy, światło, duży zakres. Mhm. Może być bardzo małe. Te koralowce po prostu będą się pompować bardziej. Dużo obserwuję zbiorników i te koralowce wiele, wiele wybaczają w przeciwieństwie do SPS-ów. Mhm. A masz jakiegoś swojego ulubionego koralowca? W... Takiego, na, na którego po prostu wchodzisz do domu i patrzysz tylko na niego. Na pewno na pewno to jest mój różowy cukiereczek. Ojej, tak nazywasz? Różowy cukiereczek? Tak, jest. A jaki to jest koralowiec? Nie pamiętam jego nazwy. A, czyli po prostu jest skereczkiem. Tak, ale nie, nie skupiam się nigdy na nazwach korolowców. Często y, mm -hmm. akwaryści pytają, co to jest za korolowiec. Tak, tak, tak. się y, namnożyły nazwy, y, niekoniecznie łacińskie, mm -hmm. y, tak jak w przypadku Abratonaidesa, którego tutaj nie sposób jest pomylić z czymś innym, że przestałem zapamiętywać. Y, mm -hmm można łatwo gdzieś tam wyszukać w sklepach na świecie i przypisać. Niekoniecznie ten sam koralowiec tak samo wyglądający nazywa się... W kilku sklepach tak samo, więc tutaj nie skupiam się na nazywnictwie. Na tak, tak, Natomiast... ten sam koralowiec w innych akwariach wygląda Dlaczego różnego. różowy? Różowy, bo pięknie zawsze jest różowy. Mm -hmm. Róż jest mocny, intensywny i y, kon te kontrastujące fluo zielone polipki y, na tle tego różowego robią wielkie wow, nie do wiary, że to żyje, że to nie mm -hmm. jest sztuczne, plastikowe. Więc tutaj bardzo wdzięczny y, no i bardzo wolno rośnie. Aha. A takie koralowce chyba najbardziej lubimy, bo wymagają od nas na więcej uwagi i tak naprawdę potem efekty cieszą, cieszą oczy. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że możemy na tym zakończyć dzisiejsze nasze, nasze spotkanie. Trzymam kciuki, bo głębinówki w akwarium są naprawdę wymagające, więc mam nadzieję, że uda Ci się i życzę Ci samych sukcesów. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Super, dzięki.